Cześć, mówi dla was Amiga-san, a dzisiaj przyjrzymy się trochę pokręconemu tytułowi. Być może duża część z was kojarzy tę produkcję, ale nie pamięta jej nazwy. Brzmi ona bowiem Pang. Gra nie posiada praktycznie żadnego tła fabularnego, ale nie ujmuje jej to grywalności w żaden sposób, bowiem Pang to produkcja stricte zręcznościowa nastawiona na totalny fan. Zasada gry jest prosta. Nasz bohater, czyli ludzik odziany w ciuchy przypominające poszukiwaczy przygód z lat 20, porusza się po ekranie i za pomocą różnego, dosyć oryginalnego uzbrojenia niszczy skaczące po ekranie kulki. Brzmi idiotycznie, wiem, ale cała magia tkwi właśnie w owym niszczeniu kolorowych kształtów. Każda kulka po trafieniu dzieli się na dwie mniejsze, te z kolei po ponownym celnym strzale dzielą się na jeszcze mniejsze. Gdy już będą malutkie, możemy je finalnie wykończyć. Wszystko to brzmi prosto i banalnie, ale im dalej w poziomy, tym plansze zbudowane są tak, aby jak najbardziej utrudnić nam życie. Akcja gry dzieje się w 17 różnych lokacjach na niemalże wszystkich kontynentach świata i choć nie ma to większego wpływu na rozgrywkę, zmiana otoczenia jest przyjemna dla oka. Odwiedzimy więc takie miejsca jak Taj Mahal, Leningrad, Paryż, Londyn czy Barcelonę. Każda z lokacji jest podzielona na 3 podpoziomy, także zabawy nam nie zabraknie. Gra została wydana w 1990 roku przez francuskie studio Ocean Software. Potrzebowała pół mega pamięci oraz, co ciekawe, była kompatybilna z praktycznie każdą nową platformą Amigi. Oryginalny koncept gry powstał w 1983 roku w Japonii i był przeznaczony na Atari MSX, później grę sportowano na ZX Spectrum. Wtedy jednak Pang nosił jeszcze nazwę Cannonball. Kilka lat później koncept został wydany przez Capcom w Japonii, gdzie produkt otrzymał wyjątkowo dobre recenzje, tyle że tam jego nazwa brzmiała Pumping World. Żeby tego było mało, gdy gra została zaszczepiona na rynek amerykański, jej tytuł brzmiał Buster Bros. Dopiero na rynku brytyjskim grę ochrzczono jako Pang. Jeżeli lubicie zręcznościówki, gdzie pobawić możecie się z drugim graczem, to ten produkt dostarczy wam niezapomnianych wrażeń. Pytanie brzmi, czy pozytywnych. Śmiertelność przy dwóch graczach jest bowiem zabójczo wysoka i przy kilku nieudanych levelach ogarnie was szaleństwo, albo ktoś dostanie joystickiem po głowie. Podczas niszczenia piłeczek będziemy mieli okazję złapać parę power-upów, m.in. podwójny harpun, dzięki któremu będziemy strzelać szybciej, laserowy pistolet, który skuteczniej niszczy piłki, zegarek, który zatrzyma piłki w miejscu, czy choćby tarczę energetyczną, która pozwoli nam przeżyć jeden kontakt z wrogimi owalami. A no właśnie, drodzy gracze, jedno dotknięcie piłki oznacza utratę życia. Typowy amigowy hardcore. Z całego serca polecam wam Panga, gdyż to jedna z tych gier, które wciągają już od pierwszego poziomu i hipnotyzują grywalnością. Ja się z wami żegnam, mówił dla was Amiga-san i do zobaczenia w kolejnym odcinku.